5 posiłków dziennie, wszystko świeże i smaczne. Tak wygląda dieta mamy na oddziale ginekologiczno-położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Z takiej diety codziennie korzysta około 30 mam i bardzo ją sobie chwalą. Mamy 5 posiłków. Śniadanie, drugie śniadanie jest obiad, podwieczorek i kolacja. I naprawdę jest wystarczająco, żeby każda z nas, czyli każda ciężarna, nieważne od gabarytów, mogła się najeść. Naprawdę jestem zachwycona i tak jak dzieliłam się wrażeniami, czy z mamą, czy z rodziną najbliższą, byli naprawdę zaskoczeni ilością i jakością produktów. Naprawdę. Wszystkie warzywa są świeże, owoce również. Codziennie jest minimum jakieś białko, które jest bardzo ważne, szczególnie teraz w trzecim trymestrze dla dziecka. Jest też ta dieta, czyli to wyżywienie dopasowane do trymestru ciąży, czyli w momencie, kiedy my mamy trzeci trymestr, mamy więcej kalorii. Koleżanka na innym łóżku ma troszkę mniejsze porcje, ponieważ jest pierwszy trymestr i nie potrzebuje aż tylu kalorii jak trzeci trymestr. Uważam, że pod tym względem trafiony w dziesiątkę. Jak się okazuje, takie kuchenne rewolucje dla przyszłych mam to bardzo ważny krok. Jak podkreśla dietetyk, dzięki temu mamy, a co za tym idzie również dziecko, otrzymują wszystkie potrzebne składniki odżywcze, bo dieta jest zróżnicowana. I tutaj chodzi o to, żeby pacjentki będące w ciąży i w okresie laktacji dostawały odpowiednią ilość kalorii, więc w pierwszym trymestrze ta podaż jest na najniższym poziomie i kolejne trymestry w miarę rozwoju ciąży dostają coraz większą kaloryczność tej diety. A to wszystko po to, żeby po prostu pokryć to zapotrzebowanie matki ciężarnej i karmiącej, która ma zwiększony wydatek energetyczny w porównaniu z kobietą, która nie jest w ciąży. To wszystko ma służyć prawidłowemu przebiegowi ciąży i temu, żeby dziecko rozwijało się odpowiednio, prawidłowo, żeby nie było żadnych komplikacji. Szpital na Winiarach w programie Narodowego Funduszu Zdrowia Dieta Mamy bierze udział od listopada ubiegłego roku. Codziennie 30 kobiet w ciąży i po porodzie dostaje tu 5 posiłków dziennie zamiast standardowych 3. Może liczyć również na konsultacje szpitalnych dietetyków oraz broszury na temat prawidłowego żywienia w ciąży i w okresie poporodowym. Dodatkowo jeszcze w trakcie pobytu, oprócz tego, że pacjentki dostają 5 posiłków dziennie, mogą skorzystać z konsultacji dietetycznej w trakcie pobytu na oddziale i również po wyjściu ze szpitala mogą kontaktować się z dietetykiem drogą mailową lub telefonicznie jeszcze przez 2 miesiące. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zaledwie kilka miesięcy temu zakończył gruntowny remont oddziału ginekologiczno-położniczego. Teraz jest tu zdecydowanie bardziej komfortowo. Przypomnijmy, przy salach są łazienki, sale są 2-3-osobowe, a kolejnym ważnym krokiem w trosce o pacjentów było właśnie przystąpienie do tego programu, tłumaczy dyrektor Górecka. Ja muszę powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju nasz sukces, dlatego że w tym konkursie wygrało 6 placówek medycznych, 4 placówki warszawskie, 5 my, 6 Wyszków. Także jesteśmy też i dumni, że potrafiliśmy spełnić dość restrykcyjne wymogi, powiem szczerze, dlatego że oprócz oczywiście odpowiedniego żywienia, edukacji, my jesteśmy też zobowiązani do przeprowadzania cyklicznych badań laboratoryjnych, właśnie produktów żywieniowych, czy spełniamy wszystkie normy, nie tylko pod względem czystości posiłków, ale również i kaloryczności, zawartości wszystkich substancji mineralnych, witamin i tak dalej. Także myślę, że pacjentki też to odbiorą bardzo pozytywnie. Celem programu jest podniesienie jakości żywienia kobiet ciężarnych i karmiących przebywających w oddziale ginekologiczno-położniczym, zwiększenie ich satysfakcji z hospitalizacji, a także zwiększenie ich wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia i wyrobienie dobrych nawyków żywieniowych.